Nie jest przypadkiem, że Niemcy, rząd Bawarii, który jest właścicielem praw autorskich do Mein Kampf, podstawowego dzieła Hitlera, nie chce, żeby to wychodziło w języku polskim. Oczywiście to uzasadnienie, co oni podają, no to można powiedzieć, to jest takie medialne uzasadnienie propagandowe, ale proszę Państwa, to ma głębsze podstawy, dlatego, że jeśli weźmiemy pod uwagę choćby elementy socjotechniki, propagandy wyłożone przez Hitlera w Mein Kampf, a one są wyłożone w takim rozdziale organizacja i propaganda. Tam reszta to są takie bardziej ideologiczne rozważania. Natomiast w tym rozdziale organizacja i propaganda mamy bardzo precyzyjny wykład socjotechniki manipulacji, którą kierowcy się posługiwali niezwykle sprawnie i na przykład posługiwanie się kłamstwem, co Hitler pisze. Jeżeli propaganda musi posługiwać się kłamstwem, wówczas według Hitlera musi to być kłamstwo wielkie i bezczelne, gdyż masy same często uciekają się do drobnych kłamstw i w małych sprawach są podejrzliwe. Natomiast nigdy nie przyszłoby im do głowy kłamstwo w wielkim stylu. Dlatego też łatwiej padną jego ofiarą. Masy nie zechcą wierzyć, że ktoś mógłby je bezczelnie okłamać w wielkim stylu. Dlatego też wielkie kłamstwo, nawet jeśli zostanie zdemaskowane, zawsze pozostawi ślad w umysłach mas. No i zarówno Hitler, jak i Goebbels uważali, że kłamstwo powtarzane wiele razy staje się dla mas dogmatem. No, proszę Państwa, na naszych oczach mamy przykład zastosowania tej zasady przecież. Każdy sobie znajdzie przykładów multum, ale przede wszystkim chodzi mi o wielkie kłamstwo dotyczące polskich obozów koncentracyjnych, wielkie kłamstwo dotyczące współudziału Polaków w tak zwanym Holokauście, czyli w mordowaniu Żydów, tak. I to kłamstwo powtarzane dostatecznie wiele razy zostało przyjęte nawet przez ludzi dobrej woli, ale bezkrytycznych, którym się nie chciało pojechać do Jedwabnego i tam u źródeł zbadać, jak to było naprawdę. A nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak to naprawdę było. Mam informacje od ludzi z Jedwabnego. Proszę powiedzieć. Prosto. Więc prawda jest porażająco prosta. Otóż w przededniu tego mordu przyjechała duża ilość żandarmerii niemieckiej. Trochę też gestapowców w mundurach SS, ale to raczej jako organizatorzy. Zwykła żandarmeria się pojawiła. I jedyny moment, gdzie można mówić technicznie o jakimś mimowolnym współudziale, polegał na tym, że kilku Polaków żandarmi wzięli pod karabinami i kazali pewną ilość kanistrów z benzyną z samochodów przenieść pod tą stodołę. Ale tak, po pierwsze to było pod przymusem, po drugie ci ludzie prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy z tego, do czego ta benzyna posłuży na drugi dzień. No, to jest jedyna rzecz, którą rzeczywiście można powiedzieć, że była, ale całkowicie nieświadome. Zresztą gdyby odmówili noszenia tych kanistrów, to by ich prawdopodobnie tam Niemcy co najmniej pobili do nieprzytomności albo ich zastrzelili. Na drugi dzień żandarmi niemieccy wyganiali na środek rynku Żydów, wybranych Żydów, to znaczy takich, którzy byli uważani za podejrzanych o to, że mogą stanowić bazę dla wywiadu czy dla partyzantki sowieckiej, albo byli związani z aparatem przymusu sowieckim. Bo nie wszystkich tam przecież zamordowano, tylko 200 kilkadziesiąt osób, a Żydów było więcej. Później reszta Żydów została zamordowana w ramach tej masowej akcji eksterminacyjnej. Rok później dopiero. A tutaj wyprowadzono tych tam 200, powiedzmy kilkudziesięciu i Polaków, ale Polakom kazano stać na około, z tym, że
Wszystko było na zewnątrz obstawione żandarmerią i ani żaden Żyd, ani Polak nie mógł stamtąd się wydostać, bo go od razu kolbami albo bagnetami zaganiano. No i tym Żydom kazano plewić na rynku z tym posągiem Lenina. To są znane rzeczy i to jest prawda. No a Polacy stali się przyglądali, więcej nic od nich nie wymagano tam. Mając za plecami żandarmów. Po czym żandarmi kazali uformować Żydom pochód z tym posągiem Lenina na czele. To jest też znane i to z propagandy i to jest prawdziwe. No najgorsza jest taka szara propaganda. Elementy prawdy pomieszane z elementami kłamstwa. I ten pochód kazano maszerować, jak się później okazało, w kierunku tej stodoły. Tu już w tym momencie Polaków nie zmuszano, ale była ciekawość, no co to dalej będzie. Ciekawość, pierwszy stopień to piekła, no niestety. I tu z ciekawości, no nie wiadomo czy wszyscy, ale duża ilość ludzi szła, no co też tam dalej będzie, jakieś może cyrki takie, zabawy. Nieapetyczne, ale no... Tam powiedzmy, zważywszy na to, że pewna część ludności żydowskiej, bynajmniej nie większość, ale pewna część współpracowała z władzami okupacyjnymi sowieckimi, no to można tą ciekawość zrozumieć. No i ten cały pochód został przez żandarmów skierowany w kierunku tej stodoły. Żydów zagoniono do stodoły, która, jak się okazała, była wcześniej, ale już przez Niemców, nie przez Polaków. Przez Niemców oblana benzyną i strzałem z rakietnicy natychmiast podpalono. No, rakieta wystrzelona z rakietnicy ma olbrzymią temperaturę, więc to natychmiast spłonęło. Nie jest wykluczone, że ktoś z ciekawych gapiów, z Polaków, mógł tam też zajrzeć do tej stodoły i też spłonąć tam razem z tymi Żydami. Mieszkańcy taką hipotezę, mieszkańcy Jedwabnego, wysuwali, że jest to całkiem możliwe. Gdyby była pełna ekshumacja, można było być może coś takiego wykryć, ale do niej niestety nie dopuszczono. No i proszę Państwa, tak wygląda prawda o Jedwabnym. Porażająco prosta. Ktoś, kto żył w okresie okupacji, a ja wtedy żyłem i pamiętam, jak to wyglądało, ta prawda jest wręcz oczywista. No ale ile w tej chwili żyje osób, które pamięta okupację i ma taki punkt odniesienia, prawda?